2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish. Listening to the radio 2000 FM, 98.5 MHz, broadcasting now in Polish. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM, studia polonijnego, w którym znajdziecie najświeższe informacje o nas, o Polonii, o kraju naszych przodków. 20 kwietnia 2013 roku na falach, jak wyżej, i adresach internetowych pl2000fm.blogspot.com.au. Witaju Was, realizatorzy dzisiejszego programu. Siedzący za konsolą, dzisiaj operujący Mariusz Szudziński i Bartosz Dziubiński oraz Janek Dydusiak. Witam Państwa po długiej, wieloletniej przerwie. Na wstępie, zgodnie z tradycją, serdeczne życzenia dla solenizantów, a są nimi w dniu dzisiejszym Agnieszka i Czesław. Wczoraj świętowali swoje imieniny Leon i Jerzy, natomiast jutro celebrować będą Anselm i Konrad. Korzystając z okazji, przesyłamy więc życzenia dla naszego redakcyjnego kolegi, Jurka Moskały. Jurku, dla Ciebie te życzenia oraz dla wszystkich solenizantów i bilatów pozwólcie, że zadedykuję Wam piosenkę Edyty Geppert. Kocham Cię życie. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Wiem, jabłko winne, i myślę, ty życie łezmych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. W dzisiejszym programie za chwilę krótka historia, jak i refleksje związane z dniem 19 kwietnia, roku jakże odległego, ale nadal żywego w pamięci dwóch narodów, polskiego i żydowskiego. 70. rocznica dramatu powstania w getcie warszawskim.
Następnie wywiad Beaty Rumianek z niezwykłą Polką. Niezwykłą, bo mistrzynią japońskiej szkoły haiku. Co to jest haiku? Skąd takie szerokie zainteresowanie w świecie tą formą poezji opowie nam Dorota Pyra, zwyciężczyni międzynarodowego konkursu w roku 2009. Kolejno najnowsze wiadomości przygotowane i przekazywane telefonicznie przez Beatę Rumianę. Później krótki segment sponsorski. Po segmencie kolejny wywiad niestrudzonej Beaty, tym razem ze znanym wielu z nas Andrzejem Grabowskim, bajkopisarzem i poetą, tym samym, z którym mieliśmy przyjemność się spotkać podczas jego sydneyjskiej wizyty w roku 2009. Wywiad nagrany przed paroma dniami. Następnie zapoznam Państwa z fragmentami mych własnych refleksji, przemyśleń dotyczących m.in. nowości z tygodnika New Scientist. Dowiemy się o potwierdzeniu przez satelitę Plancka przebiegającej przez nasz wszechświat osi szatana, o kosmosach nam nieznanych i o zbrodniczych transoceanicznych pasażerach Megapel, a także o podziale między tych, którzy wszystko mają i tych, którzy o wszystko musząc walczyć, walczą o przeżycie. Potem kolejny, ale ostatni w dzisiejszym programie wywiad związany z jutrzejszym spotkaniem w Klubie Polskim w Ashfield na antenie. Ponownie Beata Rumianek, tym razem rozmawia z Marią Dłużewską, reżyserką i scenarzystką, współtwórczynią głośnych filmów Mgła i Pogarda. Filmów, które wzbudziły w kraju tyle emocji. Oczywiście audycję zakończymy bieżącymi komunikatami. A teraz posłuchajmy piosenki Strumieni w Bieszczadach, nawiązującej do poezji Jana Pawła II. W strumieniu, leśnie strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Jan Paweł II, źródło.
Wczoraj, 19 kwietnia, przypadła 70. rocznica słynnego powstania w warszawskim getcie. Jest 6 rano. Bojówki żydowskiej organizacji bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego występują zbrojnie przeciwko Niemcom likwidującym getto, wywożącym ludność do obozów koncentracyjnych. Na terenie getta znajdowało się jeszcze około 56 tysięcy jego mieszkańców. Liczba walczących to siły obliczane na około 1000 do 1500 powstańców. W paru zdaniach. Historia w większości znana. Niektórzy otarli się o nią bezpośrednio. Byli w tym piekle. Doświadczyli tego, co najbardziej aryjska z aryjskich ras, chlubiąca się osiągnięciami w dziedzinie kultury i nauki, zgotowała tym, którzy z przyczyn czysto rasistowskich zostali przez nich zakwalifikowani jako Untermenschen, jako podludzie, których w ramach niemieckiego rozwiązania ostatecznego przeznaczono do likwidacji. Getto warszawskie było jednym z wielu na terenie Polski. Mury zaczęto wznosić już 1 kwietnia roku 40. W okresie szczytu zamieszkiwało je ponad 460 tysięcy osób, w tym wielu wysiedlonych z innych miast Polski czy Europy. Za murami panował ścisk i głód, trudne warunki mieszkalne, sanitarne. Brakowało wszystkiego. Wody, chleba, środków opatrunkowych, lekarstw. Na przestrzeni niespełna 2 lat umiera blisko 100 tysięcy jego mieszkańców z głodu, chorób. Ludzie mrą na ulicach. 300 tysięcy jest wywiezionych do obozów. Powstanie nie miało żadnych szans powodzenia. Było walką ludzi, bojowników, którzy nie chcą umierać zażynani bezkarnie. Chcą pokazać wrogowi, chcą pokazać Warszawie za murami, chcą pokazać światu, jak cenią sobie wolność, jak cenią swoje życie, jak wznoszą ręce ku niebu nie puste, nie bezradne, lecz ręce uzbrojone, dłonie zaciśnięte. Walczą o swoją i swego narodu godność. Walka trwa do 16 maja. Ginie 7 tysięcy osób, około 6 tysięcy płonie żywcem. Resztę wywożą Niemcy i sprzymierzeni z nimi Ukraińcy i Łotysze do Treblinki. Niemcy w odwecie palą getto, tak jak palą w rok później całą Warszawę. I parę słów refleksji. Zarzucano nieraz Polakom, czemu nie pospieszyli z pomocą swym braciom. I więc przypomnę, że w tym samym czasie ojczyzna znajdowała się pod buciarami niemieckich żołdaków. Że świat nie chciał słyszeć o niesieniu pomocy, że prezydent Stanów Zjednoczonych odwracał się głuchy na doniesienia przywiezione przez Jana Karskiego, że w Polsce, w jedynym okupowanym kraju Europy, za pomoc Żydów płaciło się najwyższą cenę własnym życiem, życiem najbliższych, że podziemna armia dopiero się szykowała, zbroiła, że 15 miesięcy później powstaje i ulega przemocy. Na zarzuty te też odpowiem i historią własnej rodziny, historią jakże podobną do wielu historii innych polskich rodzin. Rodziny nielicznej, zaledwie 17-osobowej w chwili wybuchu wojny. Jeden ze stryjów ginie w Miednoje. Drugi brat ojca w Oświęcimiu. Stryjenka z kuzynką zostają wywiezione na Syberię. Ojciec za pomoc, bo daje pracę dwóm współrodakom wyznania mojżeszowego z tarnowskiego getta, trzykrotnie jest aresztowany przez gestapo. Ukrywająca się rodzina żydowska, którą widzi tą scenę mój brat i dająca jej schronienie rodzina polska, jest odwyprowadzona przez gestapo i nigdy już do tego domu nie powróci. Prawdopodobnie ich mogiły zmieszanej krwi żydowsko-polskiej są w dołach Lasu Burzyny pod Tarnowem. W samym niewielkim wówczas jeszcze miasteczku Nowym Sączu, na żydowskim cmentarzu na Kirchhole, znajduje się ponad 300 grobów Polaków i ich rodzin, którzy zaświadczyli swym życiem swoje człowieczeństwo. Mieli odwagę niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebowali. Wczoraj o godzinie 10 rano Warszawa uczciła pamięć bohaterów getta warszawskiego biciem dzwonów we wszystkich kościołach. Dzień wcześniej Sejm i Senat złożyły hołd żydowskim braciom i siostrom. Jutro tam,
gdzie stały mury, stanie mur ludzkich łańcuch splecionych dłoni tych, którzy pamiętając męczeństwo żydowskich ofiar, nie chcą, by kiedykolwiek doszło do powtórzenia tej makabrycznej zbrodni. You are listening to the Radio 2 FM on 98.5 MHz. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM nadającego na 98,5 MHz. A teraz oddam głos Beacie i rozmówczyni, mistrzyni haiku Dorocie Pyra, Polką z Gdańska, która zadziwiła Japończyków zdobywając w kategorii na wskroś przesyconej elementami kultury kraju wiśni zaszczytny tytuł. Jaki to tytuł i jaka to nagroda? O tym dowiemy się za chwilę. Mam przyjemność gościć dzisiaj na naszej antenie panią Dorotę Pyrę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Dorota Pyra jest znana, i tutaj zagadka, z haiku. Czy ktoś wie, co to jest haiku? Cisza. No tak, radiosłuchacze nie dzwonią, więc poproszę panią Dorotę. Pani Doroto, haiku. To nie jest haiku. Haiku jest klasycznym, bardzo krótkim japońskim wierszem. Wierszem, który wywodzi się tym razem długi z pieśni japońskiej, zwanej renga. I haiku jest pierwszą zwrotką tej pieśni, która w pewnym momencie zaczęła istnieć samodzielnie, właśnie jako utwór poetycki, taki minimalistyczny utwór poetycki, zwany haiku. A jak pani trafiła na haiku? Na haiku trafiłam za sprawą książeczki, małej książeczki Herbata i Zen. I tam były opublikowane, kilka utworów było opublikowanych. Mnie zachwyciła ich prostota i właściwie w pewnym sensie konsternacja, bo zastanawiałam się, co jest w takich krótkich utworach, co zatrzymuje przy nich. W takiej maleńkiej formie, co zatrzymuje człowieka, który to czyta, który tworzy sobie obraz na podstawie treści zawartej w tym krótkim utworze. No właśnie, one muszą zawierać całe sedno. Tak być podane tak w takiej skondensowanej formie, prawda? No właśnie, cała urada w haiku tkwi w tym, że musi być w tym, co sprawia, że dotyka, ta poezja dotyka innych. Chcą ją czytać, chcą się przy niej zatrzymać, zastanowić się. Na klasyczne haiku składa się z trzech wersów. Trzech wersów, w których układ jest taki, że w pierwszej linijce jest pięć sylab, w drugiej siedem, a w trzeciej znowu pięć. W
przy czym klasyczne haiku posiada również kiregi, taką sylabę ucinającą, jak gdyby, która jest nieprzetłumaczalna na język polski i która umownie dzieli utwór na dwie części. I jeszcze zawiera kigo, czyli jakieś słowo odnoszące się do pory roku. To pozwolę sobie zacytować. Mam przed sobą stronę internetową pod tytułem Rozsypany czas, właśnie z pani twórczością. Droga mleczna, z ciemności szum wodospadu. To jest haiku. To jest haiku, tak. Czyli znowu, po prostu takie przemyślenia? No to haiku określa się jako szkic, jako fotografię, jako taki przebłysk, moment, chwilę. To jest przedstawiane najczęściej w haiku. Tutaj mam jeszcze jedno. W drodze do szopki płatki śniegu kształtują ciszę. Bardzo głębokie. Nie są tak wydaje. Następny pozwolę sobie zacytować. Pokój krawcowej. Cichy trzepot skrzydeł ćmy. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych. Ja też mam swoje ulubione, do których czasami lubię wracać i się uśmiechać na nich. Ten pokój krawcowej jest jednym z nich. Na pewno bardzo, bardzo utkwił mi w pamięci wiersz, który napisałam dużo wcześniej i brzmi on tak. Ogród zimowy. Cień płotu oddziela biel od bieli. Chciałam powiedzieć, że właśnie w tej swojej skromności i prostocie muszą zawierać całe sedno. Od razu uderzają odbiorcę, prawda? Dotykają może. Może ja bym nie nazwała tego uderzeniem, bo to jest takie dosyć dotykają. Traktowanie odbiorcy, ale właśnie takim dotknięciem. Chyba haiku jest dosyć łagodne w swoim wyrazie, chociaż nie zawsze. To są różne, może nie odmiany, ale taki nastrój wywołujące, które potrafią mocniej lub łagodniej zadziałać. Są takie, które przede wszystkim są proste, na pewno proste i dostarczają takich emocji, które są znane wszystkim. Dlatego myślę, że haiku jest takim utworem globalnym, mimo że jest kojarzony tylko i wyłącznie z Japonią jako utwór narodowy. To wychodząc poza ramy swojego kraju, potrafi dotrzeć do każdego odbiorcy właściwie na całym świecie przez tą swoją doznaniowość. To jest chyba też bardzo charakterystyczny element w haiku, że haiku jest doznaniowe, czyli odbiera się je wszystkim zmysłami. Tutaj kolejny świąteczny. Samotne święta, snujący się po kątach zapach choinki. Rzeczywiście, to od razu oddaje całą tą atmosferę w tych trzech wersach. Ale ja pani przerwałam, mówiła pani o jeszcze jednym swoim ulubionym wierszu. Jest taki wiersz, który zresztą był wierszem zwycięskim w jednym z konkursów haiku i brzmi on w taki sposób. Wiel. Woda spada w swój szum. I ten wiersz jest właśnie zwycięzcą, bo pani jest laureatką pierwszej nagrody w konkursie na haiku, prawda? Tak, to był jeden z konkursów, w którym brałam udział i ten wiersz wtedy zwyciężył, a był to konkurs dosyć ważny, ponieważ wiele jest konkursów ogólnoświatowych, ale ten był szczególnie ważny, ponieważ upamiętniał postać nie tylko jednego z wybitnych twórców haiku japońskiego, poety Masao Kashitsugi, ale również postać Amerykanina, który propagował haiku i otworzył właściwie świat na haiku. To był William Higginson. W 2009 roku ogłoszono wyniki w tym konkursie haiku i okazało się, że mój utwór zwyciężył. No, gratulujemy bardzo serdecznie. I to był konkurs w Japonii, tak? To był konkurs ogłoszony przez Japończyków oraz amerykańską stronę. I to był konkurs internetowy, w którym mógł wziąć udział każdy, przy czym była to forma, tak zwana forma kukai. Każdy uczestnik konkursu był zarazem jurorem, miał do dyspozycji określoną liczbę punktów i mógł tą punktację rozdysponować na kilka haiku.
Czy wygrana wiązała się z wyprawą do Japonii? To była główna nagroda, w związku z tym, że zwyciężczynią tego konkursu udałam się w taką egzotyczną dla mnie podróż do Japonii, o którym tak chyba nawet cicho marzyłam, może to nawet nie było tak bardzo uświadomione, ale gdzieś ta Japonia przewijała się w moim życiu. Czyli spełnione marzenie. I jak pani Japonia się podobała? Bardzo. Właściwie ta estetyka japońska to jest coś, co we mnie tkwi. Prostota. Są takie elementy estetyki japońskiej, które współgrają z moją osobowością. Dlatego bardzo dobrze się tam czułam. Przeglądając pani stronę internetową, widzę dużo rysunków, fotografii. Czy to pani autorstwa? Cały blog jest prezentacją moich zainteresowań. Chyba, że jest podpisane inaczej, ale jest to taka forma zaprezentowania tego, co mnie interesuje. Dla osób, które chcą się zapoznać z moją osobą i z tym, co robię. A praca zawodowa to? Praca zawodowa to jest praca w przedszkolu z dziećmi, nauczycielką w przedszkolu. To też jest taka praca, która daje satysfakcję, radości, świeżości. Świeżości, pomysłów, entuzjazmu, prawda? Rysunki są pani autorstwa. Czy ma pani przygotowanie plastyczne? Mam przygotowanie plastyczne, bo oprócz zawodu nauczyciela przedszkola jestem również plastyczką. Tak właśnie myślałam, sądząc po pracach, które pani prezentuje na tej stronie internetowej. No jestem pod wrażeniem, naprawdę. Fotografika? No tak, ale niewielki zbiór jednak. No, ale zbiór może się ciągle powiększać. A jak wygląda tworzenie wierszy, tworzenie haiku na przykład? Czy to jest tak, że pani sobie siedzi przy kawce i nagle taki wiersz przychodzi do głowy? Najczęściej to takie wiersze przychodzą mi do głowy podczas spaceru. Chociaż nie zawsze. Czasami biorę udział w konkursach, gdzie jest podany temat konkursu i wówczas staram się skojarzyć ten temat z uczuciami, z doświadczeniami, z emocjami, które gdzieś tam pojawiły się w moim życiu i w taki sposób piszę haiku. Czyli po prostu temat jakiś i ten temat powoduje, że pani naokoło niego opracowuje różne formy. W ten sposób, bo właśnie zastanawiałam się, jak to jest. Czy pani śpi na przykład i coś przychodzi do głowy, a to jednak spacer, czyli świeże powietrze, czyli przyroda, to wszystko na panią wpływa. To nie jest jakiś sposób na tworzenie haiku na pewno. To jest tak, wybiórca próbuje pokazać, w którym momencie duch haiku może zawładnąć. Natomiast często się tak zdarza, że notuję sobie jakieś spostrzeżenia, albo na spacerze, albo gdzieś tam przypadkiem wokół tego później próbuję dopisać jakąś kolejną frazę do tej myśli, która się pojawia. Każda osoba, która pisze haiku, myślę, że robi to w inny sposób. Natomiast ważne jest, żeby uchwycić jakiś moment i umieć go przekazać w taki sposób, żeby on był dostrzeżony. Dał taki odbiór, aby ktoś mógł odczuć swoje życie, swoje emocje w tym, co autor haiku chce przekazać. Czy wydawała pani już tomiki wierszy? Tak, ja wydałam tomik inny, w którym nie tylko są haiku, są również inne wiersze. To był tomik pod tytułem Lodowy Księżyc. I jeszcze mam drugą książeczkę, która została wydana w Niemczech. Z tym, że nie jest to książeczka z haiku. Ciekawa pozycja, bo są w książce zawarte tylko trzy wiersze. Ale jest kilka antologii, w których również znajdują się moje utwory. A jak polski czytelnik odbiera japońskie wiersze haiku, japońską formę wierszy? To właśnie tutaj trzeba odróżnić japońską formę i japońskie haiku od tego haiku, które można by było nazwać haiku globalnym albo haiku niejapońskim, bo to jest potężna różnica. Jeżeli ktoś się zapoznaje z tą formą wcześniej, to się nad nią zastanawia, natomiast jest to mało znana forma poezji w Polsce, wciąż. Może już coraz więcej pojawia się i konkursów organizowanych przez Polaków, stron, które propagują tą formę, to jednak wciąż jest to coś chyba traktowanego dość marginalnie, jeśli chodzi o literaturę, ale na pewno będzie bardziej stawało się popularne, ponieważ jest to krótka forma, prosta i urocza. To prawda. Ja jestem zauroczona i przyznam się właściwie, że ta forma jest dla mnie nowością. Nigdy nie czytałam wierszy haiku oprócz pani wierszy i jestem zauroczona.
Pani Dorota, mam nadzieję, że zawita Pani u nas w Sydney i będziemy mogli usłyszeć Panią recytującą haiku dla nas w Polonii Sydneyjskiej, australijskiej. Mam nadzieję. I dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A na koniec pozwolę sobie zacytować jeszcze jedno haiku, jeszcze jeden wierszyk. Wesołe miasteczko, papierowe róże więdną w deszczu. Uwielbiam. Ten też. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i do zobaczenia w Sydney. Dziękuję, do zobaczenia. W dziurawym bucie mieszka mysz i źle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej papież i ona też jest dla mnie miła. Pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię Ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bossanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. W Bostonie trwa bezprecedensowa obława na sprawcę poniedziałkowego zamachu bombowego podczas maratonu 19-letniego Johara Karnajewa. W operacji bierze udział policja i wojsko. Drugi z podejrzanych, 26-letni Tamerlan Karnajew, został zastrzelony. Władze potwierdziły nazwiska podejrzanych. Podejrzani o poniedziałkowy zamach bombowy w Bostonie pochodzą, jak to ujęła agencja Associated Press, z regionu Rosji położonego w pobliżu Czeczenii i mieszkali w Stanach Zjednoczonych co najmniej rok. W poniedziałkowych zamachach bombowych w Bostonie użyto ładunków wybuchowych umieszczonych w 6-litrowych szybkowarach, które zostały zapakowane do czarnych worków marynarskich, podała we wtorek agencja AP, powołując się na osobę zaznajomioną ze śledztwem. Według amerykańskiej minister bezpieczeństwa kraju, Janet Napolitano, nie ma wskazań, które świadczyłyby, że zamachy bombowe w Bostonie były elementem szerszego spisku. 45-letniego mężczyznę podejrzanego o wysłanie listów zawierających potencjalnie trującą rycynę do przedstawicieli amerykańskich władz, w tym do prezydenta Baracka Obamy, zatrzymano na północy stanu Mississippi, poinformowało FBI. FBI nie łączy zamachu w Bostonie z tajemniczą przesyłką do Białego Domu. Brutalny atak na uczestników pokojowego sportowego wydarzenia budzi oburzenie i zasługuje na stanowcze potępienie, napisał prezydent Bronisław Komorowski w depeszy kondolencyjnej do prezydenta USA Baracka Obamy. Natomiast premier Donald Tusk napisał, że jest głęboko poruszony doniesieniami o osobach, które zginęły lub zostały ranne na skutek tego zamachu. W środę weszło w życie zarządzenie premiera powołujące zespół do wyjaśnienia opinii publicznej przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej. Eksperci lotniczy, którym przewodzi Maciej Lasek, zamierzają m.in. ocenić raport zespołu parlamentarnego kierowanego przez Antoniego Macierewicza. Zapowiedział też, że członkowie zespołu zapoznają się z raportem, który w ubiegłym tygodniu przedstawił parlamentarny zespół do spraw katastrofy smoleńskiej kierowany przez Antoniego Macierewicza.
MSZ nigdy nie miał informacji, jakoby ktokolwiek przeżył katastrofę smoleńską, nigdy takich informacji nie udzielał, powiedział rzecznik MSZ Marcin Bosacki, odnosząc się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, że 10 kwietnia 2010 roku były takie doniesienia. Jarosław Kaczyński powiedział w poniedziałek w Rybniku, że pamięta, iż 10 kwietnia rano przekonywano go, że być może jego brat, prezydent Lech Kaczyński, przeżył, bo przecież 3 osoby przeżyły. To były informacje, zdaje się, z polskiego MSZ, powiedział szef PiS. W tej chwili weryfikujemy te informacje. Jest to na razie informacja, która spłynęła z jednej agencji obecnych na miejscu. Nasze służby obecne na miejscu w wypadku w tej chwili tę informację weryfikują, ale nie mamy potwierdzenia, mówiono wtedy. Mapa Europy, a na niej zaznaczony Katyń i Smoleńsk, obok podpis mord polskich oficerów w 1940 roku, śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego w prawdopodobnym zamachu 2010 roku. Taką informację można znaleźć w okładance edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci w wieku szkolnym, ustalił portal telewizyjny. Na pudełku umieszczono adnotację, że układanka jest polecana przez nauczycieli geografii i historii. Układankę, która dostępna jest w księgarniach, wydało wydawnictwo EduMal. Komisja parlamentarna pod kierownictwem Antoniego Macierewicza już dostarczyła wystarczająco dużo dowodów, aby stwierdzić, że tam był zamach. Kierując się dobrem ogólnonarodowym, w układance edukacyjnej staram się wstawić informacje prawdziwe i sprawdzone, mówi w rozmowie z Telewizją Polską Tomasz Małek, właściciel wydawnictwa. Bilans ofiar śmiertelnych wybuchów w fabryce nawozów sztucznych w West w Teksasie wynosi 14 osób. Ponad 160 osób zostało rannych, poinformował Tommy Moska, burmistrz tej miejscowości. Władze West poinformowały, że miejsce wybuchu jest traktowane jako miejsce przestępstwa, choć nie ma na tym etapie dowodów, że doszło tam do aktu morderstwa. Dwie katolickie siostry zakonne, w tym jedna obywatelka Polski, zostały ranne w wyniku strzałów z broni pneumatycznej, które oddano do nich, gdy modliły się w miejscu budowy kościoła rzymskokatolickiego w stolicy Ukrainy, Kijowie. Powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, było próbą powstrzymania ostatecznej likwidacji getta rozpoczętej przez Niemców kilka miesięcy wcześniej. O godzinie 10 w stolicy rozległy się syreny alarmowe. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się przed pomnikiem bohaterów getta. W środę Instytut Pamięci Narodowej zamieści na swej stronie internetowej raport Jurgena Strupa przygotowany dla Heinricha Himmlera po zagładzie warszawskiego getta w 1943 roku. Dokument zatytułowany Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje to wstrząsający, bogato ilustrowany zapis każdego dnia z niemieckiej akcji likwidacyjnej getta. Przybyliśmy do tej katedry, aby dziękować Bogu za życie i dzieło Margaret Thatcher i polecać mu jej duszę, powiedział rozpoczynając nabożeństwo żałobne dziekan katedry świętego Piotra David Ison. W Londynie odbyły się uroczystości pogrzebowe byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Od rana flagi na wszystkich budynkach rządowych w Wielkiej Brytanii opuszczono do połowy masztów. Na początku był wielki dół, dużo słomy i betonu. W poniedziałek minęło 30 lat od rozpoczęcia budowy warszawskiego metra. Decyzja w tej sprawie zapadła na najwyższych szczeblach ówczesnej władzy. Budowę rozpoczęto na Ursynowie. Projekt siedziska autorstwa absolwentów polityki wrocławskiej wygrał konkurs Furniture Design Award w 2013 roku w Singapurze. Praca wrocławskich artystów z grupy artystycznej Monomaka pokonała 340 projektów z 31 krajów. Nagrodzony projekt nosi tytuł Hive. To siedzisko, które swoim kształtem nawiązuje do struktury plastra miodu. Inspiracje czerpane z natury widoczne są również w projekcie Pufy Artichoke, za który grupa Monomoka otrzymała wyróżnienia w konkursie w Singapurze. Faktura tego megla przypomina płatki karczocha. Wszystkie realizacje Monomaki robione są ręcznie z miękkich, głównie naturalnych materiałów, lnianych lub bawełnianych włóczek, poduszeczek i wełnianych kokonów. 15 kwietnia ruszył kolejny kanał telewizyjny telewizji publicznej TVP Rozrywka. To 9 kanał tematyczny telewizji polskiej, nie licząc emitowanego w internecie TVP Parlament. Program nowego kanału będzie emitowany 7 dni w tygodniu od godziny 6 rano do 2 nocy. Koronę grobową należącą według tradycji do króla Zygmunta I Starego oraz kilkadziesiąt strojów i wyrobów rzemiosła artystycznego można oglądać w domu Jana Matejki w Krakowie. Wystawa jest jedynym z wydarzeń roku Jana Matejki w Muzeum Narodowym. Polskie wynalazki, gniazdo USB, w którym pendrive nie da się włożyć złą stroną, a także wytwarzane w innowacyjny sposób spiekane stale nierdzewne uzyskały złote medale z wyróżnieniem na 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie. Łazik marsjański Hyperion, który powstaje na Politechnice Białostockiej, otrzymał ponad 360 tysięcy złotych wsparcia z resortu nauki.
W maju możliwości łazika zostaną sprawdzone podczas zawodów organizowanych w bazie marsjańskiej na pustyni w stanie Utah. Najstarszy człowiek na świecie, Japończyk Hiroreman Kimura, ukończył 116 lat. Mężczyzna, który urodził się w 1897 roku, mieszka w słynącym z długowiecznych mieszkańców w mieście Kyotango w prefekturze Kyoto. Motto Kimury to jedz lekko, żyj długo. 18-wieczny relikwiarz zawierający według certyfikatu kości świętego Piotra będzie ozdobą majowej aukcji antykwarycznej, donosi Dziennik Polski. Cena wywoławcza relikwiarza świętego Piotra Apostoła wystawionego na licytację przez krakowski antykwariat naukowy to 1500 zł. To rzeczywiście duże wydarzenie na rynku, stwierdza historyk profesor Michał Rożek. Cenny obiekt pochodzi z rąk prywatnych. Według dołączonego dokumentu relikwiarz zawiera cząstkę kości świętego Piotra umieszczoną w szlifowanym krysztale górskim. Jest opatrzony stosownym certyfikatem z odręcznym podpisem kardynała Markusa Antoniusa, wikariusza generalnego Kurii Rzymskiej, pieczęcią i datą 8 lutego 1766 roku. Dokument ma gwarantować autentyczność relikwii. Jak to się stało, że zostałam aktorką? Nie marzyłam, nie kształciłam się. Ja się po prostu do tego urodziłam, mówi Alina Janowska. Popularna aktorka skończyła we wtorek 90 lat. Wielokrotnie występowała także w produkcjach Telewizji Polskiej. Pracownik służb imigracyjnych na londyńskim lotnisku Stansted złożył podanie o rezygnację z pracy napisane lukrem na torcie. Po 7 latach pracy postanowił poświęcić się rodzinie i rozwijać swoją pasję, którą jest cukiernictwo, poinformował Daily Mail. Pomyślałem, że jest to łagodny i grzeczny sposób zrezygnowania z pracy i mam nadzieję, pozostawi dobry smak w ustach, skomentował swój pomysł Brytyjczyk. A ja w takim razie żegnam się z Państwem czekoladowo, bo w przyszłym tygodniu wywiad z doktorem Jackiem Kurkiem na temat czekolady. Do usłyszenia za tydzień. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną? Koniecznie wstąp do sklepu Polones. Z polskimi wyrobami. 49 R. Louis Street w Chester Hill. Telefon 96-449280. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I tanie! Pamiętajcie, Polones, telefon 96-44-9280. Delikatesy Polones, sponsor Radio 2000 FM. Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel. Najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road nr 2, tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsor Radio 2000 FM. You are listening to 2000 Radio FM on 98.5 MHz. Słuchacie Państwa Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. A teraz ponownie niestrudzoną Beatę zapraszamy do głosu jej gościa Andrzeja Grabowskiego, znanego nam z wizyty na Antypodach w roku 2009. Poety, bajkopisarza, prozaika, odznaczonego wieloma medalami za swe osiągnięcia na polu kultury. To nas cudowny świat.
Goszczę dzisiaj na naszej antenie pana Andrzeja Grabowskiego, którego państwo pamiętają, bo kilka lat temu również rozmawialiśmy na antenie naszego radia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło po prawie 5 latach znowu znaleźć się na antenie radia, które darzy wielką sympatią. A tym z naszych słuchaczy, którzy nie pamiętają, przypomnę, że pan Andrzej jest autorem opowieści o Skrzatku Wiercipiętku. I teraz Krzat Wiercipiętek zdobywa świat. To jest już tak. W Polsce okazało się przez te 25 lat, odkąd po raz pierwszy Skrzat zagościł naszych czytelników, 9 wydań. Natomiast Skrzat Wiercipiętek podróżował i po Grecji, i miał piękną przygodę na Wileńszczyźnie. Również spotkał się z czytelnikami na Ukrainie. W tej chwili jest drukowany w odcinkach w piśmie Doshiku Bundaku w Japonii, przetłumaczony przez panią Michi Tsukada, która przetłumaczyła libretta Mamuszki, ale również zacznie się niebawem druk w odcinkach w Krasnojarsku po rosyjsku. Natomiast w Wietnamie ukazało się wydanie tej książki przetłumaczonej przez moją wspaniałą koleżankę, która przetłumaczyła wcześniej, to jest Samotność w sieci Wiśniewskiego. Dlatego się troszeczkę zająknąłem, bo czytam nazwiska tej mojej szanownej koleżanki, dlatego że nazwisko nie jest, powiedziałbym, zbyt łatwe do mówienia. Niemniej my nazywamy tą naszą tłumaczkę Małgosią, ponieważ ona studiowała w Polsce. Małgosia, mówił mi z tej Małgosia Nguyen, tłumaczyła wcześniej jeszcze ekonomię Kołodki. Szczerze powiedziawszy, po tej ekonomii odpoczęła przy moim szczacie Wiercipiętku, który tak bardzo podobał się wietnamskim dzieciom, że natychmiast zrobiono dodruk. A jak tylko okazało się, że ta książka pozyskała wielu czytelników, to kolega mój, Van Nguyen, który przetłumaczył pana Tadeusza na wietnamski, natychmiast przetłumaczył wakacje z literatą. I dosłownie 3 dni temu otrzymałem telefon od moich wydawców, że oni chętnie by widzieli kolejne moje książki wśród czytelników młodych w Wietnamie i zlecić są to właśnie Tadeuszowi, żeby był uprzejmy tłumaczyć kolejne moje książki. A niedawno, bo dosłownie kilka tygodni temu, odbyła się promocja chłopów w tłumaczeniu tegoż mojego wspaniałego tłumacza. Zresztą to tłumaczy nam bardzo wielkie szczęście. A skoro jesteśmy już przy Skrzacie Wiercipiętku, to jest tutaj też piękny motyw australijski. Otóż 5 lat temu, kiedy przybywałem na zaproszenie konsulatu generalnego Australii, miałem przyjemność odwiedzić wielu przyjaciół w Nowej Południowej Walii i gościć w wielu naszych polonijnych szkołach, to przy okazji, kiedy akurat otrzymałem zaproszenie na Dzień Polski do parlamentu od pana konsula generalnego, pana Sarkowicza, Ryszarda, to poznałem wielu cudownych, wspaniałych naszych redaktów, mieszkających w Australii. Jednym z ludzi, których nie zapomnę, a to jest rzeczywiście cudowną, wspaniałą postacią, był pan Marcel Bejron. I właśnie Marcel, który przetłumaczył pana Tadeusza na angielski, porwał mojego Skrzata Wiercipiętka. Jakieś było moje zaskoczenie, kiedy po jakimś czasie otrzymałem tłumaczenie na język angielski Skrzata Wiercipiętka. Tłumaczenie pokazałem wielu przyjaciołom, którzy z językiem angielskim są na tamtach, takie, że jest genialne. I myślę, że być może należałoby tym tropem podążyć, a może zachęcić radiosłuchaczy zaprzyjaźnionych z naszą cudowną, wspaniałą redakcją, aby radio razem ze słuchaczami stało się jakimś promotorem Wiercipiętka na ziemi australijskiej, bo może pod egidą właśnie Radia Sydney 2000 mogłoby się ukazać wydanie polsko-angielskie. No, piękny pomysł. Uczestniczące w zajęciach szkół polonijnych miałby możliwość właśnie porównywania bardzo szybkiego, porównywania pięknej, wspaniałej, bardzo wrażliwej i cudownej książki, która mówi o wielkiej przyjaźni, która uczy nas tego wszystkiego, co rzeczywiście nasi dziadkowie nam przekazywali od lat, czyli poczucia sprawiedliwości, przyjaźni, miłości, pomagania innym, altruizmu. Ta książka o tym właśnie opowiada i ten Skrzacik Wiercipiętek jest przez wiele, wiele, wiele pokoleń już dobrym duszkiem w każdym jednym polskim domu. No, radio się podpisuje pod tym pomysłem. Tutaj zaraz będziemy działać najprawdopodobniej, bo rzeczywiście idea wspaniała. Ale tak jak rozmawiamy, co mnie zainteresowało, zaciekawiło, że jednak nieważne gdzie, ale dzieci wszędzie są takie same. Prawda? W Wietnamie też cieszą się... Tak, zgadzam się z tym absolutnie. Przekonałem się o tym również dosyć niedawno. Byłem w Szkocji na cyklu spotkań autorskich
i szczerze powiedziawszy byłem mile zaskoczony, że pani konsul przyszła i patrzyła najpierw na zegarek i mówi, że ma tylko kwadrans, a później została 2,5 godziny na tym spotkaniu. I też rozmawialiśmy właśnie o tej cudownej, wspaniałej przygodzie z książką, która się zaczyna właśnie w młodym wieku. Jeśli dziecko zaczyna przygodę z książką, to zaczyna przygodę z wyobraźnią. To poznaje ścieżki do piękniejszej strony świata. Nic piękniejszego się nie może zdarzyć, jeśli ktoś z rodziców czy dziadków zaczyna od małego uczyć dziecka tej wędrówki do tej piękniejszej strony świata. A pan też zaczynał swoją wędrówkę z książką w ręku? Tak, ja o tym opowiadałem właśnie podczas naszych spotkań w Australii, a przecież było tych spotkań bardzo wiele, bo w szkole w Rangli, w domu Orła Białego, później w domu polskim w Wollongong, byliśmy w Newcastle, w szkole w Liverpoolu, w szkołach północnych dzielnic Sydney. No, tych spotkań było bardzo wiele i wszędzie spotykaliśmy się z wielką, cudowną, wspaniałą sympatią i zainteresowaniem wśród dzieci. Dzieci są wszędzie takie same, ciekawe świata i otwarte na wszelkie propozycje. I to jest cudowna, wspaniała cecha. Jeśli my oczyma dziecka zaczynamy oglądać świat, to czujemy się jak podróżnicy, którzy wyruszają wielką, cudowną, wspaniałą podróż i wchodzą do wielkiego, pięknego lasu, gdzie za każdym drzewem czai się przygoda. Jeśli ocalimy tą wrażliwość w sobie jako ludzie dorośli, to możemy być później pięknymi, cudownymi, wspaniałymi przewodnikami dla dzieci. I to się wielu udaje naszym pedagogom, ludziom kultury, sztuki, którzy posiadają tą piękną, cudowną, wspaniałą wyobraźnię, jeszcze dziecięcą powiedziałbym, mimo że mają już troszkę lat. Która książka była pana ulubioną z dzieciństwa? Ja zaczynałem typowo, jak chyba większość moich rówieśników, od Brzechwy i Tuwima. Mamy w tym roku rok tuwimowski, który obchodził pięknie, cudownie i wspaniale i powracamy do tych pierwszych naszych książek, lektur. Myślę, że ta lokomotywa zawsze była takim, powiedziałbym, no, pojazdem, który wiózł nas w krainę pięknego słowa, ale również, które uczą nas radości i dowcipu, bo książka dla dziecka powinna być pełna radości i humoru, pełna uśmiechu. Bo dziecko przychodzi na świat z tym, czego nie ma na półkach w sklepie, czego się nie kupi za żadne pieniądze, a z tym największym darem może się podzielić z innymi. Odbiór uśmiechu, który kiedyś otrzymałem od dzieci, po dzień dzisiejszy jest dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką mi się udało uzyskać, poza mnie stało serce dzieci. Nie jakieś tam jury, nie jakiś krąg osób, które decydowały w określonym tam czasie, że ktoś ma zostać nagrodzony za jakąś książkę czy jakiś utwór. A wśród kawalerów odbioru uśmiechu mamy przecież najwspanialszą postać, najwspanialszego Polaka, Jana Pawła II. My wszyscy kawalerowie odbioru uśmiechu jesteśmy dumni, że taka postać jest wśród nas. Papież nie przyjął żadnego odznaczenia, ale odbiór uśmiechu przyjął. I po dzień dzisiejszy uważam, że gdzieś tam wokół tego odbioru uśmiechu krąży również postać inna, cudownego, wspaniałego Polaka. To jest kardynała Makosińskiego, który powiedział, a uśmiech, jeden uśmiech potrafi uczynić wszystko razem. I sądzę, że ten patron ludzi, którzy potrafią się uśmiechać i którzy starają się o to, żeby dziecko się najczęściej uśmiechało, gdzieś jest również i wśród nas. Patronuje tym wszystkim pięknym, cudownym, wspaniałym przedsięwzięciom. Kto czyta książki, tym wie, że wyobraźnia wtedy rozwija się najpiękniej. Kto bardzo dużo czyta, nawet wie, jak te wszystkie marzenia spełnić. I to jest właśnie ten krąg, który się pięknie, cudownie, wspaniale zamyka. I to jest ten pojazd, którym możemy wyruszyć zawsze piękną, cudowną, wspaniałą, nieograniczoną niczym podróż. Ja w żadnej swojej książce nie napisałem na przykład słowa koniec. Bo to dzieci nieraz się pytają. Dlaczego? Bo pamiętam tę chwilę, kiedy sam byłem dzieckiem i wszedłem do biblioteki pytać się o jakąś kontynuację. Jeśli jej nie było, byłem bardzo rozczarowany. Byłem wręcz nieszczęśliwy. Jak też ten autor nie napisał dalszego ciągu? A czemuś on to uczynił? I teraz pytanie. A może chory? To trzeba mu wysłać jakąś kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia, żeby jak najszybciej zabrał się do pracy. No, a może nie ma pomysłu? Może trzeba mu coś odpowiedzieć? W jednym przypadku tylko autor może być usprawiedliwiony. Wtedy, kiedy jesteś po drugiej stronie błękitu. Ale ja się tam jeszcze nie wybieram i mam nadzieję, że napiszę jeszcze jedną książkę.
No, my też mamy nadzieję. Czekamy tutaj w Australii na kolejne rozmowy. Mam nadzieję, że się zobaczymy tutaj znowu i dzieci w szkole, że będą mogły się z panem spotkać i usłyszeć o przygodach Skrzata Wiercipiętka. No i gratuluję tego, że Skrzat wędruje po świecie. To duże osiągnięcie, bardzo duże. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo zależało mi na tym, żeby książka dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, żeby budziła wśród dzieciaków te cudowne, wspaniałe emocje i sympatie do bohatera, który chce wszystkim pomagać. A chcę wszystkim pomagać dlatego, bo miał bardzo dobrych nauczycieli, bo miał bardzo dobrych wychowawców i od każdego z nich czegoś się nauczył, bo ten mój bohater jest jak kula śniegowa, która toczy się z dużego wzgórza, nabierając coraz więcej wiedzy i doświadczenia. To myślę, że każdy z nas odczuwa to w pewnym okresie czasu, że nic nie idzie na marne, że ludzie, których spotkał na swojej drodze, wzbogacili nas w ten inny sposób, że my dzisiaj oddajemy to innym. I to jest właśnie taka sztafeta, która powinna obowiązywać każdego z nas. Jeśli coś potrafimy, to oddajmy to innym, a wtedy to wróci do nas w postaci wielkiej satysfakcji. Nic piękniejszego się nie może zdarzyć. Ja mam nadzieję, że Skrzat Wiercipiętek zagości na ziemi australijskiej, w cudownym, wspaniałym miejscu, gdzie ludzie potrafią się pięknie uśmiechać. Ja do dnia dzisiejszego nie zapomnę tego, że spotykałem na każdym niemal kroku ludzi, którzy mieli radość w oczach. Nie wiem, na czym to polega, ale być może pod tym pięknym, wspaniałym słońcem australijskim, w tym powietrzu, które pachnie eukaliptusem, jest coś takiego, co sprzyja temu, żeby się inaczej odnoszą do siebie, żeby się różne rzeczy zarazili na tym świecie. A może to Skrzat Wiercipiętek tak wszystkich pozytywnie nastraja? Daj Boże, żeby była w tym również i jego, chociaż malinka zasługa. I myślę, że być może akurat dzisiaj zdarzyło się coś takiego, co będzie początkiem dalszej pięknej, cudownej, wspaniałej przygody Skrzata, może na australijskiej ziemi. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich moich cudownych, wspaniałych przyjaciół, bo moje uczucie do nich się w ogóle nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Czegoś nowego się dowiedziałem o świecie, poznając tyle pięknych, cudownych, wspaniałych naszych rodaków na ziemi australijskiej. Pozdrawiam ich serdecznie. Dziękuję bardzo. Nie.
teraz mój apolityczny felieton o osi szatana, pasażerach na gapę i medusie, która pochłonęła Morze Czarne. W ostatni poniedziałek, jak zazwyczaj, wybrałem się na spacer nad morze. Wokół spokój. Cisza, przerywana jedynie grzmotem rozbijających się oceanicznych fali. Patrząc na żywioł, na jego moc, na jego zawziętość i upór na zerodowany przezeń skalisty brzeg, pomyślałem, że ocean i przyroda przeżyją człowieka. Przeżyją jego wzniosłość i jego upadek. Przetrzymają wszystkie mądrości i wszelkie głupoty. Że nad chciwością i drapieżnością ludzkiej istoty, jego destrukcyjną, niszczycielską działalnością, kiedyś przyroda rozpoczęła całą zapomnienia. Że może za parę milionów lat nowa cywilizacja będzie odkrywała jedynie znamiona naszej głupoty. Tej tkwiącej w grabieżczej gospodarce zasobami skorupy ziemskiej, tej niszczycielskiej, topiącej w falach oceanu tysiące, dziesiątki tysięcy ton chemicznych odpadów, trucizn. Tych, które naszej cywilizacji przyniosą okres istnienia. Po powrocie do domu otwieram egzemplarz New Scientist sprzed zaledwie 3 tygodni. Artykuł obcy na pokładzie, nawiązujący do wcześniejszych przemyśleń ze skałą na Little Bay. Okazuje się, zresztą nie po raz pierwszy, jak i nie ostatni zapewne, że globalizacja, idea światowej wioski niesie wiele zagrożeń. Autor Fred Pierce porusza zagadnienia pasażerów na gapę, ale jakże niezwykłych pasażerów, transoceanicznych, zamieszkujących wody. Co roku po wodach świata, po jego morzach i oceanach przemieszcza się około 70 tysięcy statków handlowych. Większe z nich zabierają do 60 tysięcy ton balastu. Balastu, który służy do utrzymywania balansu statku, jego równowagi. Statki płynące bez towaru po ładunek muszą nabrać obciążenie. W kadłub statków specjalne komory balastowe pompują morską wodę w miejscu ich zakrętowania. Później w innym porcie, w tysiące mil odległym, często w całkowicie odmiennej strefie klimatycznej, biosferze, statki te beztrosko wypompowują zbyteczny teraz balast, spuszczając w wody również i jego mieszkańców, przywiezionych gapowiczów, bakterie, glony, larwy i tym podobnie. 30 lat wstecz statek z północnej Ameryki w zrzuconym balaście w rejonie cieśniny Bosfor rzucił meduzę grzebieniastą, która w wodach Morza Czarnego zaczęła rozwijać się z zastraszającą prędkością, pożerając lokalny plankton, niszcząc życie morskie. Biomasa tej meduzy osiągnęła w fazie szczytowego rozwoju wagę miliarda ton, czyli 1000 miliardów kilogramów. Inny przypadek. 10 lat później statek Zatoki Bengalskiej rzuca wraz z wodami balastowymi u wybrzeży Peru zarazki cholery, która atakuje skorupiaki, małże, a te podawane na talerzach kosztują życie 12 tysięcy ludzi. Myślę, że każdemu z nas nasuwają się podobne przemyślenia, że każdy z nas ma swoje dowody na to, że jeśli człowiek nie opamięta się, sam sobie przyniesie zagładę. Że niepotrzebne będą trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie i pożary. Istota w swym zapatrzeniu w siebie, w swą chciwość, w swojej próżności sama wskoczy w czeluść zatracenia i zagłady gatunku. Kolejny dzień. Włączam telewizor. Razem z reportażystą wędruję między innymi do miasta w centralno-północnej części Indii, do Deshnoke. Jest tam świątynia poświęcona czci stworzenia szczególnie odrażającego, na które większość z nas patrzy ze wstrętem. Świątynia szczurów. Wierni przychodzą, by się do nich modlić, by je karmić, by dzielić z nimi się swym własnym przyniesionym posiłkiem. Tysięczne szczurze hordy wałęsają się między wiernymi, karmią się tym, co ludzie im przynieśli, karmią się specjalnie przygotowanymi dla nich przez służby świątyni posiłkami. Posiłkami, których brakuje milionom ich rodaków. Ale o szczurach można i pozytywnie, poruszając się w jakże odmiennej materii, jakże korzystnej, niosącej człowiekowi wyzwolenie. Sięgam tym razem po ostatni numer New Scientista i dowiaduję się, że uczeni nauczyli się hodować szczurze nerki. Więcej, że wyhodowane w warunkach laboratoryjnych są w stanie przetransplantować na osobniki chore. Przeszczepione nerki działają jak naturalne maszyny dializacyjne, jak normalne, naturalne nerki. W tymże samym numerze New Scientist arcyciekawy felieton dotyczący opublikowanych 21 marca rezultatów obserwacji kosmosu przez satelitę Plancka. Rezultaty zdumiewające. Potwierdzają istnienie osi diabła, linii,
rozgraniczającej nasz uniwers na dwie oddzielne części. Więcej, identyfikuje tak zwany punkt, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zetknięcia się naszego kosmosu z kosmosem całkowicie obcym. A więc istnieje pewna doza prawdopodobieństwa, że to, co znamy, to, co dopiero odkrywamy, jest tylko wstępem do świata, który pozostaje i pozostanie na zawsze poza światem naszych wyobrażeń. Że w uniwersie jest wiele światów, wiele kosmosów. Inne odkrycie, że eksplozja Big Bangu nie nadała wcale światu przyspieszenia, które teraz powoli słabnie, przeciwnie, rośnie i być może nasz koniec, koniec naszego uniwersu zakończy się kolejnym potężnym wybuchem. Wybuchem, który pochłonie galaktyki i światy nam nadal nieznane. Musimy ślać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i broń. Musimy ślać, choć wiatr poryga ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i w zimie wrzuci siew. Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, w dożynki czyj radosny kupnie śpiew. Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować. Musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam pospiksza ziarna chować. Na świecie głód, na świecie ciągle głód. Nas tak mało, więc co mogą ponoć ze swych zapasów szczytne braciom dać. I niech nie przy nas zejdzie ruń zielona. My róbmy swoje, my musimy siać. Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i broń. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. Listening to OOO on 98.5 MHz. Słuchacie Państwo Radia 2000 FM na częstotliwości 98,5 MHz. A teraz, proszę Państwa, kolejne spotkanie. Tak, to już trzecie spotkanie Beaty Rumianek. Nasza Beata rozmawia tym razem z Marią Dłużewską, reżyserką i scenarzystką, współtwórczynią głośnych filmów Mgła i Pogarda. I przypominam, że jutro spotkanie z panią Marią w klubie w Ashfield o godzinie 15. Natomiast w następnym tygodniu, podczas audycji Beaty Rumianek, będziecie Państwo mieli możliwość wysłuchania kolejnej części rozmowy z panią Marią. Dzisiaj goszczę na naszej antenie panią Marię Dłużewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypominam Państwu, że pani Maria Dłużewska wraz z panią Anną Lichocką nakręciły film Mgła, który Państwo mieli okazję oglądać w klubie polskim Ashfield. Film Mgła, później film Pogarda, a w grudniu odebrała pani Nagrodę Wolności Słowa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za film Pogarda. Dla mnie to było bardzo ważne wyróżnienie, największe, jakie może dostać polski dziennikarz, dlatego że ja nie jestem dziennikarką już od dość dawna. Zajmuję się filmem, reżyserią, pisaniem scenariuszy i z dziennikarstwem nie nic wspólnego, czyli jest to ogromne wyróżnienie, nie tyle za formę artystyczną, prawda, tylko w tym przypadku za temat, który podjęłam, za treść filmu.
To jest wielkie wyróżnienie i nie liczyłam na nie. To wielkie zaskoczenie i duża radość. Tę nagrodę przekazały panie na korzyść pana Antoniego Krauzego, który kręci film o Smoleńsku. Nie zupełnie. Ja swoją część, jako czuję się filmowcem, w związku z tym ja swoją część nagrody, połowę, przeznaczyłam na film Antka Krauzego, który walczy dzielnie jak lew o to, żeby móc zrealizować pierwszy film fabularny o katastrofie smoleńskiej. Ja uważam, że to jest niesłychanie ważne, właśnie film fabularny, żeby ludzie mogli chodzić do kin, żeby się zbierali w tej sprawie. Antek poza tym jest moim przyjacielem, ponieważ ja z wykształcenia nie jestem reżyserem filmowym, jestem aktorką, a zawodu uczyłam się przy Antku Krause właśnie. Wszystko, co umiem, zawdzięczam Antkowi, więc jeżeli dostałam nagrodę, to na pewno jest to w połowie przynajmniej nagroda Antoniego Krausego. Zawsze pomaga mi Antek, jego żona. Jak kończę filmy, czegoś nie jestem pewna, to zawsze biegnę do nich, mówię, proszę o uwagi. Więc jeszcze mówiłam, może to tu, a może to tam, może to przestaw. To jest zawodowo najważniejszy dla mnie człowiek. Film Pogarda jest jakby kontynuacją Mgły. Moim założeniem było zrobienie tak zwanego tryptyku smoleńskiego i właśnie z trzecią częścią, ostatnią tego tryptyku, przyjechałam tu do państwa. Jest mi właśnie bardzo miło. Mgła, Pogarda i Testament, bo taki jest tytuł ostatniego filmu. Wszystkie te filmy są robione jedną ręką. Ja jestem, prawda, ale to jakby najmniej ważne. Jest ten sam operator, czyli ten obraz jest robiony jedną ręką, jedną wrażliwością. I sposobem konstruowania tego obrazu przez Ryszarda Jaworskiego, wybitnego operatora. Od strony formalnej te filmy są do siebie podobne. One mówią o czym innym. Dokumentują inny czas. Pogarda była kręcona bardzo krótko po katastrofie. Ma inną temperaturę w związku z tym. Mówili o katastrofie smoleńskiej pracownicy kancelarii prezydenta Kaczyńskiego. Pogarda działa się już później. I już za tym szedł ten straszny czas, który przeżyliśmy na krakowskim przedmieściu, kiedy usuwano krzyż siłą ludzi, którzy chcieli czcić pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Deprecjonowano, obrażano, wyganiano stamtąd. I Pogarda jest filmem bardzo gorzkim i o tym wszystkim opowiadają najbliżsi ofiar katastrofy, bracia, mężowie, żony, którzy zginęli. Natomiast Testament jest troszkę inny. Testament, przyznam, że chciałam sama się pocieszyć jakoś, bo robienie takich filmów jest szalenie obciążające psychicznie. No, nie można filmu robić dystansując się od bohaterów, trzeba w nich wejść. Wejść w ich skórę, wtedy ten film jest prawdziwy, wtedy ma szansę być prawdziwy. I to każdego z nas, każdego, czy to jest operator, czy montażysta, czy dźwiękowiec, czy ja, szalenie obciąża psychicznie. Niełatwo potem żyć, mając to wszystko w sercu, w głowie, w pamięci, no i na ekranie, podczas montażu przez powiedzmy 3 miesiące. To jest bardzo trudne. Chciałam się jakoś pocieszyć, ale jednocześnie chciałam pocieszyć widzów swoich, bo założyłam, że dzieci ofiar katastrofy, to co robią, to jak myślą o tym, że to wszystko będzie niosło jakąś nadzieję. Oczywiście to nie jest wesoły film, to nie jest miły film, ale jest w nim ogromna dawka nadziei, czyli udało mi się to, co zamierzałam. I jest taka sytuacja, że wszyscy członkowie rodzin, którzy zginęli pod Smoleńskiem, mieli doskonałe rodziny. Tam było dużo dzieci, po prostu dużo dzieci. Jeden z bohaterów mojego filmu, mój ukochany syn marszałka Putry, że Putry miał 8 dzieci. I jeżeli widz widzi, że jeden z tej ósemki jest tak wspaniałym, bezkompromisowym i mądrym, pięknie skonstruowanym młodym człowiekiem, to jak sobie pomyśli, że jeszcze 7 jest takich pięknych ludzi, to w samym tym fakcie jest nadzieja, że te dzieci poniosą dalej ten testament ojców, ich służbę Polsce, pracę dla Polski i taką właśnie bezkompromisowość. Czyli testament czego będzie dotyczył? Testament to jest katastrofa widziana oczami dzieci ofiar katastrofy. Jest piątka młodych ludzi i każdy opowiada, w jaki sposób widzi sytuację w Polsce, ocenia to, co przeżywamy i mówi o swoim testamencie. Każdy ten testament ich, każdy ojciec zostawił inny testament. I te dzieci po swojemu każdy ten krzyż biorą na plecy i niosą myśl ojca, dzieło ojca, kontynuują. W tym jest ogromna godność, poza tym taka godność o rodzicach ich, o tym, co stworzyli, jak pracowali dla Polski. My zapomnieć nie możemy. Oni przede wszystkim nie mogą.
bardzo piękne przesłanie, mimo że film jest wesoły, jest ważny dla nas, jest ważny i pocieszający. Czym ta ziemia mojczyzną, czym zdobyta krwią i blizną, czym ta ziemia mojczyzną, czym zdobyta krwią. Wizyta w Australii łączy się właśnie z filmem Testament. Tak i nie. Gdyby nie to, że w Australii jest część mojego kolejnego filmu, to na pewno nie wybrałabym się w tak straszliwą podróż z jednym filmem. No nie straszliwą przecież. No nie, no straszliwą. Wybrałam się z dwoma filmami, dlatego że jeszcze mam jeden film o dziecku prezydenckim. O Marcie Kaczyńskiej, to znaczy nie tyle o Marcie, tylko Marta opowiada w tym filmie o swoich rodzicach. Tytuł filmu jest Córka, czyli katastrofa widziana oczami córki. To jest krótki film, tamten jest dłuższy i zamierzam Państwu, jeżeli będziecie mieli cierpliwość i znajdziecie czas, pokazać obydwa te filmy. A do Australii przyjechałam nakręcić pana Grzegorza Szuladzińskiego do nowego swojego filmu pod roboczym tytułem Polacy. Czyli to nie będzie już film o Smoleńsku? A, jak najbardziej będzie film o Smoleńsku. Ja nie mogę się uwolnić od Smoleńska. Smoleńsk chodzi za nami. Myślę, że jest najważniejszym tematem, z którym żyjemy w Polsce. A ponieważ prawie nikt się za to nie bierze, nas, powiedzmy, ze środowiska filmowego, no można zliczyć na palcach jednej ręki, tych, którzy się tym zajmują, no to robię to, bo ktoś to musi robić. Ten film będzie bardzo o Smoleńsku, ponieważ z kolei bohaterami wspaniały pan Grzegorz Szuladziński, którym Państwu bardzo zazdroszczę, że macie takiego mądrego i bardzo dzielnego człowieka tu w Sydney i trzech panów ze Stanów, pana profesora Nowaczyka, pana profesora Biniendy i pana doktora Berczyńskiego. To są bohaterowie mojego filmu, a narratorem w tym filmie będzie adwokat, pełnomocnik rodziny, między innymi Andy Walentynowicz, pan mecenas Hambura. Film ma tytuł Polacy, on mówi, ale ja jestem Niemcem. On mieszka w Niemczech, jest Niemcem, ale daj Boże takich Polaków jak ten Niemiec. I ten film o tych panach, naukowcach wybitnych, będzie też filmem o etosie Polonii w ogóle, o roli Polonii w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę, w dziejach Polski w ogóle. Jest nieprawdopodobną historią, że gdyby nie pan Szuladziński i pozostali trzej panowie, to nie sądzę, że nasi profesorowie w Polsce ruszyliby. Odważyliby się. Odważyliby się. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, prawda? Więc oni właśnie pokazali, jak trzeba służyć Polsce i jaki jest obowiązek naukowca przede wszystkim. Bronienie prawdy, dążenie do prawdy, niegodzenie się na kłamstwa. I to jest prosta sprawa dla każdego naukowca, podstawa etyki naukowca, ale też zachowali się no, jak najlepsi Polacy, którzy ojczyzna w potrzebie, coś tam się złego dzieje, to oni ruszają ze swoją wiedzą, ze swoimi umiejętnościami, nie zważając na nic. No, jest to zupełnie niesłychane. Temu filmowi będzie towarzyszyła przerobiona oczywiście w jakiś sposób, zobaczymy jaki, jak wrócę to sprawdzę, pieśń Marsz, Marsz Polonia, Marsz Dzielny Narodzie. I dla mnie ten film jest bardzo ważny, bardzo, bardzo ważny i mam nadzieję, że będzie dobry. Dla mnie do tych odważnych ludzi i pani się zalicza. Pani filmy mamy okazję oglądać tutaj w Sydney dzięki Polskiemu Związkowi Więźniów Politycznych. Pan Hubert Błaszczyk jest tutaj też z nami. I dzięki związkowi będziemy mogli, słuchacze będą mogli się z panią spotkać w najbliższą niedzielę. Serdecznie zapraszam w najbliższą niedzielę 21 kwietnia do klubu Westfield na spotkanie z panią Majką oraz z panem doktorem Szuladzińskim. Pokażemy dwa filmy, Testament oraz Córkę, ale przede wszystkim zapraszam na dyskusję, na możliwość zadawania pytań. Porozmawiajmy o tych wszystkich sprawach, które nas szalenie interesują. Usłyszmy o odpowiedzi z ust człowieka, który żyje tymi sprawami, przyjechał z Polski kilka godzin wcześniej. Jeszcze raz powtarzam, w niedzielę 21 kwietnia o godzinie 15 wieczorem. Szczególnie zapraszamy, naprawdę to jest wielka przyjemność, zaszczyt poznać panią. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Zapraszam jeszcze raz wszystkich jutro do Klubu Polskiego w Ashfield. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze raz zapraszamy w niedzielę 21 kwietnia do Klubu Polskiego w Ashfield na godzinę 15. Bardzo długo to do mnie nie docierało, że w ogóle coś takiego się stało. Taki straszliwy smutek w człowieku, taka pustka się tworzy. Masa wspomnień wraca.
I wtedy pamiętam, że bardzo sobie chwaliłem ten wyjazd na identyfikację do Moskwy, bo to było jakieś konkretne działanie, które należało podjąć, prawda? Był jakiś cel wyznaczony, pozwalał się w tym chaosie odnaleźć. Mój brat w samolocie powiedział do mnie, złapał mnie za rękę i powiedział: Seba, znajdujemy ojca i wracamy. No i ja powiedziałem: dobra. Dla mnie było to w pewnym sensie jakimś takim obowiązkiem, żeby to zrobić i przywieźć go do domu. A, prawda, no, to też jest trudne i jakby nie wyobrażałem sobie, że możemy wrócić ponosząc fiasko, a no, na to się kroi, zanosiło po prostu, kiedy tam byliśmy, no bo gdzieś czwartego dnia dopiero nam się to udało. Sprawdziły się jak zawsze jego słowa, bo umarł bardzo zmęczony i bardzo niewyspany, że on to odpocznie sobie dopiero w grobie. A druga, pamiętam jak powiedziałam mu, że jest taka możliwość, mogę zorganizować bardzo fajne wczasy na Krymie. Tam? Stamtąd to ja mogę w metalowej puszce wrócić najwyżej. On był pierwszy raz w Rosji. Coś ty dla niej źle dziecię. Coś jej mi nie dodna życie. Pachnie już wiosną, pamiętaj kochany, by jakąś radosną, by jakąś radosną na wiosnę mieć. Minę i wiosnę przywitać jak ładną dziewczynę. Za wszystko co było, głupie i złe, za wszystko co było, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Kasztany i bzy, pamiętaj kochany, pamiętaj, że te, że w związku z tą wiosną, co może przyjść jutro, uśmiechnij się trochę i nie patrz tak smutno. O wszystkim, co było, głupie i złe, zapomnij, zapomnij, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Komunikaty lokalne. Polska Macierz Szkolna w Nowej Południowej Walii serdecznie zaprasza na uroczystość z okazji Konstytucji 3 maja oraz Komisji Edukacji Narodowej w niedzielę 5 maja 2013 roku, czyli w roku bieżącym, na godzinę 15, na godzinę 3 po południu do klubu polskiego w Ashfield przy Norton Street. Podczas uroczystości zostaną wręczone nagrody w konkursie stypendialnym Fundacji Kulturalnej imienia harcmistrza Witolda Szuprycińskiego dla dzieci i młodzieży za ich wspaniałe wyniki w nauce języka polskiego, za podtrzymywanie tradycji kultury polskiej oraz za udział w życiu polonijnym. Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tej uroczystości. Za zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej Elżbieta Cesarska. I kolejny komunikat. Zarząd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło nr 1 w Sydney informuje, w niedzielę 21 kwietnia odbędzie się lokalny marsz w Ashfield, Arezel Klub, zbiórka o godzinie 9 rano przed klubem Arezel. Stamtąd autobusem będziemy przewiezieni do Ashfield Parku,
gdzie po oddaniu hołdu i złożeniu wieńców wracamy do klubu na tak zwaną szklankę piwa i lekko przekąskę. Natomiast główny marsz w Sydney jest w czwartek, jak zazwyczaj 25 kwietnia, gdzie wtedy spotykamy się o godzinie 11 rano na Pitt Street pomiędzy King Street i Market Street w Sydney. Po marszu zapraszamy na koleżeński obiad do Klubu Polskiego w Ashfield, gdzie można będzie obejrzeć eksponaty muzealne i projekcje filmu z tamtych czasów. Serdeczne pozdrowienia członkom i ich rodzinom. Za zarząd SPK koło numer 1 pan Mieczysław Swat. I informacja, co się wydarzy jutro, a jutro będą skrwawione serca i to mocno skrwawione w nostalgicznym, eleganckim koncercie Adria Nostalgie z udziałem Mai Kędziory, dyrektor artystyczny, dyrygent, skrzypek i wokalista Adam Wąsien. Gdzie? Klub Polski Bankstown, 11 Easters Bankstown, 21 kwietnia, czyli jutro o godzinie 15.30. Bilety w cenie $26. I ostatni komunikat dotyczy dnia dzisiejszego. Polski Teatr Stary w Adelaidzie występuje dziś ze sztuką Kazimierza Brandysa, sztuką konwersacji o godzinie 18 w Konsulacie Generalnym RP w Sydney. Wstęp wolny. Prosimy jednak o wcześniejsze potwierdzenie udziału. Telefon 9363-9816, 9363-9816. I proszę Państwa, tak zakończymy nasz dzisiejszy program. Żegnają się z Państwem realizatorzy dzisiejszego programu Mariusz Szudziński, Bartosz Dziobiński oraz Janek Dydusiak. Dziękując za uwagę, zapraszamy wszystkich do odbiorników następną sobotę o godzinie jak zwykle 11.30. Audycję poprowadzi Beata Rumianek, a co w audycji? W audycji między innymi będzie dalszy ciąg wywiadu z panią Marią Dłużewską, tego, który słyszeliśmy w dniu dzisiejszym, a także mój wywiad dotyczący rocznicy wejścia zdobycia Mount Everest, największej góry, najwyższej góry świata. W audycji będzie uczestniczył wówczas w tym programie pan Jacek Baran, który powracał właśnie z Nepalu. I jeszcze przypominam, jesteśmy do Państwa dyspozycji przez następne 15 minut. Nasz telefon 9715-5411, 9715-5411. Słuchamy Ireny Santor. Już nie ma dzikich plaż. Puste plaże Juraty, zasnęły proszę już. Tylko facet zawiany odpiera nosem swój. Szarą płachtę gazety unosi w górę wiatr. Dzisiaj nikt nie odczyta, co nam donosił świat. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radio śpiewa Mahalia swój czarny, smętny blues. Hotel wolnych pokoi, w recepcji pająk śpi. Torby wkładam powoli, okruchy tamtych dni. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. Gdy z psem do ciebie szłam, a mewy ósemki kreśliły, kreśliły. Już nie ma dzikich plaż i gwarnej kafejki przy molo. Nie jedna znikła twarz i wielu przegrało swą młodość, swą młodość. Pociąg powrotny, ocieram jedną łzę. Ludzie są samotni, czy tego chcą, czy nie. Patrzę w
oczy jesieni, nad morzem stada chmur. Pejzaż moich nadziei umywa mi spod chmur. Serce gryzie nostalgia, a duszę ścina lód. W radiu śpiewa Macharia, swój czarny, smętny głos.